Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Eskalator. Ruch z kategorii magia. Nie wiesz, co się stało, ale jest pięknie. W przełożeniu na język polski schody ruchome. Nazwa bardzo adekwatnie sugeruje, co się tutaj dzieje. Chodzi o to, żeby hula samo wspięło się po ciele. Wariacji eskalatora jest mnóstwo. Dlatego dzisiaj pokażemy tylko podstawową wersję, a co z nią zrobisz dalej, zależy wyłącznie od Twojej kreatywności oraz umiejętności przeszukiwania YouTube'a. Eskalator trudno jest wykonać poprawnie, jeżeli hula jest za duże, czyli kiedy sięga powyżej połowy kości biodrowej. Może być na równi wspomnianego poziomu albo poniżej. Podstawowy eskalator wygląda tak. Ale podzielimy go na etapy. Postaw hula obok nogi, obojętnie której. Teraz nogę, przy której stoi hula, wysuń do przodu, daj ją w bok i przełóż przez hula. Zablokuj hula o nogę i oprzyj je o ziemię. Dłoń trzymaj płasko, za hula. Druga ręka jest Ci tutaj zupełnie niepotrzebna, dlatego oprzyj ją płasko na klatce, aby nie wchodziła w paradę. Ruch, którym napędza się eskalator, to pchnięcie ręką w stronę kości biodrowej, tak aby hula poszło po skosie w górę. Żeby umożliwić mu odbycie tej trasy, musisz jeszcze podnieść nogę, tę po przeciwnej stronie niż ręka, którą popychasz hula. W pierwszej wersji chcesz, aby Twoja ręka odbyła pełną drogę do biodra i przykleiła się do niego lekko płaską dłonią. Zadzieje się tutaj coś na kształt zawiasu. Hula obróci się pod dłonią i przeleci od tyłu do przodu. Tutaj istotna uwaga, pochyl głowę. Popróbuj tego parę razy. Wyczuj, jak niewiele siły trzeba, żeby ruszyć kółko. Przejdźmy krok dalej i zróbmy eskalator do samej góry. Noga podnosi się bez zmian. Ręka natomiast tylko wprawia w ruch hula, a następnie idzie przed czoło, prosto na róg jednorożca. Ręka ma się tu ustawić trochę jak przy salutowaniu, czyli łokciem stosunkowo wysoko. On również posłuży za schodek dla hula. Jeżeli dobrze ustawisz rękę, dłonią skierowaną przed siebie, kółko samo do niej wejdzie. Dłoń zamyka się i wyciąga hula do boku. No magia! Nie możesz wystartować, bo noga przeszkadza. A wkładasz ją od przodu czy od tyłu? Ten ruch dzieje się praktycznie sam, tylko trzeba mu pozwolić się zadziać. Także nie trzymaj hula w zamkniętej dłoni. Pchnij i ręka przed czoło. Chcesz ochronić swój róg jednorożca przed pobiciem. Nie mylić z chcę złapać jak najwcześniej się da. Jeżeli zbyt wcześnie wyłapiesz hula, eskalator nie będzie taki ładny, bo straci na płynności. Oprzyj dłoń o czoło i tu ją zostaw. Hula przyjdzie samo. Tą samą ręką popychasz i łapiesz hula. Nie używasz w tej wersji drugiej ręki. Jeżeli hula nie dolatuje do wysokości czoła, oznacza to, że za słabo je popychasz. Użyj trochę więcej siły. Jeżeli natomiast koło wylatuje w przestworza albo zaczyna się kręcić na ciele, to chcesz użyć mniej siły. Trzeba ją tutaj dobrze wyśrodkować. Im lżej, tym lepiej. No, chyba że chcesz zrobić eskalatora w kosmicznym tempie. Mimo, że ten ruch do ślamazarnych nie należy.